Dałbyś radę zacząć rysunek i robić go najlepiej jak potrafisz, by potem go po prostu zniszczyć? Bardzo polecam Ci takie ćwiczenie. Jeśli rysując go będziesz wiedział, że i tak finalnie wyląduje w koszu, to Twój stres, czy wyjdzie, praktycznie zmaleje do zera. Przecież wiesz, co się z nim i tak stanie. Za to swoboda, z jaką będziesz rysować i operować kreską, analogicznie wzrośnie. W czasie nauki na studiach profesor prowadzący pracownię rysunku i malarstwa zasugerował, byśmy rysowali węglem na takim zwykłym brązowym papierze służącym do pakowania paczek. Wiedzieliśmy, że te rysunki i tak nie przetrwają kilku tygodni. Dzięki temu nasza kreska stała się luźna i swobodna, a poziom prac wręcz wystrzelił do góry w ciągu kilku miesięcy. Pracując od razu przy pomocy dobrych i kosztownych materiałów, będziesz ciągle się usztywniać, nie chcąc ich marnować. Dlatego ucząc rysunku, szczególnie osoby początkujące, zachęcam je, by nie pracowały przy użyciu drogich przyborów właśnie z tego powodu.